Niczego nie gwarantuję. Odpowiedź Tiago Pinto, dyrektora generalnego Romy na pytanie o przyszłość Nicolo Zaniolo wywołuje burzę we Włoszech. Za nami styczniowe mercato. Kto wygranym, kto przegranym? Przyjrzymy się temu, jak oceniają to Włosi. Tymczasem coraz bliżej sobotnie derby Mediolanu. Kto faworytem przed tym pojedynkiem? Marcin Nowomiejski. Poranny przegląd włoskiej prasy sportowej. Zapraszam. Buongiorno, Amici Sportivi. Środa, 2 lutego 2022 roku. Dzień dobry, buon mercoledì. Witam się z Wami w połowie tygodnia. Przystajemy na chwilę, żeby zajrzeć do włoskiej prasy, zobaczyć o czym piszą dzienniki po świeżo zakończonym mercato, no i przed wznowieniem rozgrywek ligowych we Włoszech. Drodzy Amici Sportivi, serdeczne, serdeczne dzięki za każdy like, który pozostawicie pod tym przeglądem prasy, za każdy komentarz, bo dzisiaj również mamy o czym rozmawiać. A czym dzisiaj żyją włoskie dzienniki? Dzisiaj zajrzymy na chwilę do wczorajszych wydań, z uwagi na to, że w wczoraj włoscy dziennikarze przedyskutowywali i podsumowywali jeszcze zimowe styczniowe Mercato. I od tego tematu zaczniemy. Ja jednak chciałbym zacząć nasze spotkanie od tradycyjnie słowa dnia. Parola del giorno, która przyda nam się, moi drodzy, dzisiaj to il caso. Il caso to dosłownie sprawa, przypadek, ale też afera. W świecie calcio, ale nie tylko w świecie calcio, to zwykle problem. Problem związany z klubem bądź piłkarzem. No i dzisiaj taki problem dotyczy, jak może Chcecie się domyślać Nicolo Zaniolo, ale do tego nawiążemy w momencie, w którym to przejdziemy do omówienia Primopiano z dzisiejszego dnia, czyli okładek włoskich dzienników sportowych. Ja natomiast chciałbym sięgnąć do wczorajszych wydań Gazety dello Sport i Corriere dello Sport z uwagi na to, że za nami styczniowe Mercato i każdy oczywiście ocenia je po swojemu według tego, jak jego klub, czy klub, któremu kibicuje, ocenił, czy, czy sprawił się na piłkarskim rynku transferowym. Natomiast zobaczmy, jak oceniają to Włosi. Zajrzyjmy do Gazety dello Sport. A tam kilka stron, w których to właśnie dziennikarze podsumowywali styczniowe Mercato. Stara dama rządzi, Juve numerem jeden. To stwierdza w imieniu Gazety dello Sport pan Carlo Laudisa. Inter i Roma z misją wykonaną. Coraz lepsze Torino oraz zatrzymany Milan. Czytaliśmy wczoraj w mediolańskim dzienniku. Do tego drużyny z prowincji w zaciekłej walce o utrzymanie. Czyli brawa dla Geno i Salernitany i Wenecji. O nich pomówimy zresztą na za chwilkę po kolei. Najlepszą notą, jak widzicie na tej rozkładówce za zimowe Mercato, czyli dziewiątkę zdobywa niezwykle aktywny, przyznacie nawet jak na siebie Juventus. Na drugim miejscu z ósemką Inter, następnie 7,5 dla Torino, chociaż tutaj na marginesie nie odbierając niczemu, niczego turyńskiemu klubowi, warto pamiętać, że Gazeta dello Sport podlega prezydentowi Torino, panu Urbano Cairo, a pod tym 7,5, pod tą notą kryją się głównie nazwiska świetnego oczywiście Ricciego, Dembyseka oraz Pellegriego. Następnie Roma z siódemką. Sześć i pół dla Genoi, Salernitany, Sampy i Wenecji. Szóstka dla Atalanty, Cagliari, Napoli, Sassuolo i Verony. 5,5 dla Bologni, Empoli i Udineze. No i najsłabiej ocenione, jak widzicie, bo na piątkę Fiorentina, pomimo zarobku na duszanie w Lachowiczu, Lazio oraz Milan. Specja SV Senca Voto bez oceny z uwagi na szlaban transferowy, z którym mierzy się jeszcze tenże klub. Jak wy oceniacie piłkarskie mercato Czy zgadzacie się z tymi notami? Wczoraj trochę dyskusji na Twitterze. Po tym, jak opublikowałem te oceny. Natomiast zwróćmy uwagę na te Kluby, które walczą w tym momencie o utrzymanie. Z uwagi na to, że możecie pomyśleć, co takiego zrobiła Genoa, co takiego zrobiła Salernitana, że zostały ocenione właśnie tak, a nie inaczej. Im poświęcony jest osobny artykuł w gazecie Dello Sport. Czterech dziennikarzy mediolańskiego klubu wzięło na tapet zespoły walczące o utrzymanie. Colpi di coda, czyli transfery tych, którzy są, mówiąc wprost, na ogonie Serie A. Jak podsumowuje ich działania? Czterech redaktorów gazety. Wenecja chwalona, słuchajcie, za nieliczne, ale za to mierzone. Celowane transfery. Jean-Pierre Ndzame, który wzmacnia atak Lagunarich, do tego Nani, oczywiście, czy chociażby Austriak Ullman, który zasila formację defensywy. Kaliari z kolei docenione, zwłaszcza za zatrzymanie Naitana Nandeza, intensywnie łączonego w końcówce Mercato z Juventusem. Pan Giulini chwalony też za pozbycie się tych, którzy już ciążyli Cagliari, czyli Godina, Caceresa, Oliwy, Olbi, Ladinetiego, Manki oraz za wzmocnienia w defensywie, m.in. Matteo Lovato, Eduardo Goldaniga, czy chociażby Dan Paniele Baseli, Storino, co pozwoli Mazzariemu trochę odetchnąć, bo wiemy, że Kaliari. Z problemami w defensywie e, zmierza się czy mierzy e, nie od wczoraj i nie od dziś. E, co dalej? No Genoa i Salernitana. E, po pierwsze, Genoa z nowym trenerem, oczywiście zatrudniony pan Blessin. E, poza tym Genoa odmładza skład i wzmacnia każdą formację. Do tego żegna się z Goranem Pandewem, który przenosi się do parmy, co było dosyć dużym zaskoczeniem. No ale prasa najbardziej interesuje się Amirim, który może dać jakość na trzech czwartych boiska na pozycji trekwartisty w ustawieniu 4-2-3-1, z którym eksperymentuje nowy niemiecki. Szkoleniowiec. Do tego warto pamiętać o Piccolim w ataku jako alternatywie dla Destro. Tymczasem Salernitana kreuje drużynę Instant, którą zapowiadał pan Jervolino, 11 aż 11 nowych graczy. To show Sabatiniego, pisze Gazeta dello Sport. Dzisiaj powiemy między innymi, zresztą o Diego Perotti, byłym graczu Romy, który zasila ekipę z Salerno. Wielu graczy dołączyło do Salernitany na zasadzie taniego bądź bezpłatnego wypożyczenia z obligo Diriscato, czyli z obligo transferu definitywnego, ale wyłącznie pod warunkiem utrzymania. W Lidze, co jest ciekawym scenariuszem, bo może okazać się, że jeżeli Salernitana faktycznie utrzyma się w Lidze, no to kadra pozostanie szeroka. Tymczasem, jeżeli powiedzmy spadnie do Serie B, no to połowa składu, czy ci, którzy zostali pozyskani podczas zimowego, styczniowego okna transferowego, mogą po prostu z niej odejść i prawdopodobnie tak się stanie w tym przypadku. To ilustruje oczywiście jasną strategię klubu Salerno, pana Jerwolino, który zapowiedział, że w tym kierunku razem z Walterem Sabatynim zamierzają. W tym kierunku działać, ten kierunek obrać. Czy te decyzje okażą się trafne, to oczywiście oceni czas. Czy ilość będzie szła w parze z jakością, czy warto było postawić na ilość? Na razie gazety oceniają to, słuchajcie, jako taką zaciętą walkę o utrzymanie tu i teraz. Liczy się tu i teraz, a później zobaczymy. No i taką strategię przyjmują ci, którzy będą walczyli o wyjście z tej czerwonej strefy kończącej tabelę Serie A. No zobaczymy. My ocenimy bliżej lata. Co pisze Corriere dello Sport, na temat piłkarskiego mercato, funduje nam kilka liczb, na które warto zwrócić uwagę. Serie A, Ribaltone Max, to tytuł z wczorajszego wydania Corriere dello Sport. Ribaltare, to słowo e, znamy z cyklu Parola del Giorno. Ribaltare, to przypominam, wywrócić do góry nogami, odmienić. Ribaltone to taka wielka rewolucja. No i z tego tekstu pana Alessandro Giudice e, chcę zwrócić Waszą uwagę na liczby właśnie. W styczniu Serie A wydała najwięcej po Premier League. Anglicy wydali na mercato ponad 307 milionów euro, podczas gdy Włosi prawie 175 na trzecim miejscu La Liga, niemal 66 milionów euro wydanych na rynku transferowym, następnie Bundesliga 62 oraz Ligę 61. Tak przedstawia się klasyfikacja pod względem wydatków. Jeżeli przyjrzeć się wydatkom popełnionym przez Włochów, to połowę z tej liczby stanowi wartość Duszana Wlachowicza. Na to zwraca uwagę inny tekst w Corriere dello Sport Wlachowicz vale mezzo mercato di a. No właśnie, opublikowano w tym tekście również bilans finansowy każdego z klubów, Klubów, który zainwestował na zimowym Mercato. Najwięcej faktycznie wydał Juventus oczywiście, tu bez zaskoczenia. Najwięcej zaś zarobiły Fiorentina, Udinese, Bologna, Napoli oraz Lazio. O Lazio zresztą dzisiaj troszeczkę porozmawiamy, bo Mercato w wykonaniu Bianco Celestich, przyznajcie, nie było zbyt spektakularne. Ja chciałbym wrócić na chwilę do pytania dnia z poniedziałku. Domanda Del Giorno, wówczas to pytałem Was, czy jesteście zadowoleni z działań Waszego klubu, klubu którego, któremu kibicujecie na piłkarskim zimowym Mercato. 55% z was odpowiedziało, że tak jesteście zadowoleni, 40% z was nie było zadowolonych, a 5% było to po prostu obojętne. To wyniki naszej sondy z poniedziałku. Dzisiaj również pytam was, no właśnie, o Niko Dzaniolo. Wiem o tym. No to nawiążemy do tego pytania już niebawem. Zobaczmy, jak Niko Dzaniolo prezentuje się na okładkach włoskich dzienników sportowych. Czas na Primo Piano, a tam właśnie on, drodzy amici sportivi, Tutto Sport, Corriere dello Sport, La Gazzetta dello Sport oraz dziennik Il Romanista. Dzisiaj poza Duszanem Wlachowiczem, który wczoraj został oficjalnie zaprezentowany medium i kibicom, na okładce każdej gazety pojawia się imię i nazwisko Nicolo Zaniolo. Czemu tak? Ano właśnie. Ponieważ y, na konferencji prasowej w Trigori wziął wczoraj, y, czy w tej konferencji wziął wczoraj udział przedstawiony na jedynce dziennika il romanista dyrektor generalny Romy Tiago Pinto, który zapytany o przyszłość Zaniolo w Romie odpowiedział, tu cytat, nie jestem w stanie niczego zagwarantować. Nie jestem w stanie zagwarantować, że Zaniolo w przyszłym sezonie wciąż będzie grał w Romie. No i się rozlało. Tutto Sport pisze o sygnałach iuwe, że Bianconeri już zagięli parol na Włocha i mogło zaoferować Romie w zamian Makeniego i Moisekena. Corriere Pisze o wybuchającej aferze. Cytuje Pinto i twierdzi, że o Zaniolo powalczy Juventus i ham. Zwróćcie uwagę. Skopia il caso. Wybucha afera. Wybucha problem. Przypadek Zaniolo. To nasza parola del giorno. Il caso. Trafia na okładkę rzymskiego dziennika. Gazeta tytułuje swoje wydanie Zaniolo i Dama. Stara Dama. Tymczasem dziennik Il Romanista uspokaja pisząc spokojnie. O co ten zgiełk? Nic się nie dzieje. Proszę się rozejść. Dziennik Il Romanista pisze Tiago Pinto odpowiedział w szczery i najbardziej banalny sposób, bo przecież faktycznie nikt niczego nie może zagwarantować, a wy podniecacie się jak młode pelikany, mówiąc kolokwialnie. Do tego każdy dziennik wspomina o śmierci Mauricio Zampariniego. Wczoraj ta smutna wiadomość uderzyła w nas, w świat, w Calcio. Zamparini odszedł w wieku 80 lat, dzisiaj przedstawiany na okładkach dzienników jako ten, który odkrywał talenty, ten, który rewoluc rewolucjonizował też świat Calcio tym, że potrafił odnaleźć mistrzów nieraz w nieoczywistych miejscach. Wczoraj żegnaliśmy Zampariniego, żegna dzisiaj go Włoska prasa. Jeśli chodzi o zaniolo, pozwólcie, że do tego tematu nawiążemy nieco później. Zostawimy go sobie na za chwilę, a zaczniemy od zbliżających się, bo już w sobotnich derbów Mediolanu. No, jak nastroje przed derbami Mediolanu? sobota, godzina 18. Inter kontra Milan, Milan kontra Inter. Te pojedynki nigdy nie są zwykłymi pojedynkami i dzisiaj włoska prasa również daje temu wyraz z uwagi na to, że przeżywa już to, który z klubów jest faworytem przed tym starciem, a który jest, waszym zdaniem, no, zdaniem Corriere do Sport i Gazety, bo dzisiaj narracja jest bardzo spójna, jest to Inter. Zacznijmy jednak od samego um, pojedynku derbowego. Londa Inter stravolge il derby, to znaczy cień Interu trochę wywraca, wstrząsał Derbami. Cień Interu na derbach Mediolanu, tymczasem Milan ryzykuje Scudetto i Ligę Mistrzów, tak twierdzą dzisiaj dziennikarze Corriere dello Sport. Trzeba przyznać, że Inter uważany jest za zdecydowanego faworyta przez zarówno Corriere, jak i gazetę, zwłaszcza po zimowych transferach. Robin Gossen, Skajsedo, do tego większość zdrowych graczy po drugiej stronie, niemrawy na mercato. Milan podziurawiony przez absencję w składzie. Do tego późno powracający z Afryki Kesi, którego zresztą, jak przypomina pan Franco Ordinę w tekście po prawej stronie Milan może tego lata stracić za darmo. To wszystko sprawia, że mediolański diabeł, jak czytamy, a tutto da perdere, ma wszystko do stracenia w tę sobotę. Gazetta dello Sport przeprowadziła wywiad z Denzelem Dumfriesem. Wzmianka o nim trafiła również na okładkę gazety. Zaraz po otworzeniu dzisiejszego wydania gazety dello Sport spotkacie czy na podkacie taką rozkładówkę Inter interderby senza Paura, czyli inter. Derby bez strachu To zapowiedź Holendra Który pisze, że zda, powiedział, że Zdaje sobie sprawę z tego, jak ważny jest to pojedynek Że szybko pojął, ile znaczy dla całego Mediolanu Zapowiada, że będzie jeszcze lepszy Niż jest teraz, że wzoruje się na Majkonie Chce być taki jak on, że to jego model piłkarski Do tego chwali Simone Inzagiego Za to, że angażuje się w pracę z drużyną I jak przeżywa każdy mecz Można powiedzieć, że rozgrywa każdy mecz razem z nami Powiedział w rozmowie z duetem Conticello Stoppini, gazeta zresztą przedstawia Też w tekście, w takiej małej ramce, że Dumfriesa. Dowiadujemy się, że para oczekuje drugiego dziecka, córeczki, więc na odrobinę calcio pudelka również miejsce się znalazło. Tymczasem po prawej stronie pan Vincenzo D'Angelo stwierdza, że mocnym kandydatem do występu w derbach jest Alexis Sanchez, który zaliczył dublet w ostatnim meczu. Kadry Chile. W związku z tym być może jego właśnie zobaczymy w napadzie na rad Zurich. W innym artykule gazeta de Sport skupia się na Milanie. To bierze na siebie pani Alessandra Bocci, która często pisze teksty o drugim z mediolańskich klubów. Zobaczymy, czy będzie to drugi z mediolańskich klubów w tę sobotę, czy też pierwszy. W skrócie potwierdzają się doniesienia, że fronkes może wystąpić w roli treku artysty, że bardzo istotnym elementem układanki Rossoneri będzie też Teo Hernandez, No i że prawdopodobnie w ataku wystąpi Olivier Giroud, ponieważ mało prawdopodobne jest, że problem ze ścięgnem wyleczy na czas Zlatan Ibrahimović. La strada pel linter einsalita. Droga do derbów wjedzie dla Szweda zdecydowanie pod górkę, jak stwierdza pan Marco Falizi. Milan przedstawiany jest w ogóle w tym tekście jako ten zdecydowanie słabszy na papierze przed tym pojedynkiem, no ale czy faktycznie bez szans? Jak mawiał klasyk, derby rządzą się swoimi prawami. Ja zapraszam oczywiście do Eleven Sports. Przed tym meczem będę miał przyjemność gościć i przed kilkoma innymi w studiu Eleven, więc porozmawiamy o tym jak prasa opisuje ten pojedynek, oczywiście, jak Włosi przeżywają, czego spodziewać się, no i później zasiądziemy przed telewizorami. Miejmy nadzieję, że 24. kolejka będzie zupełnie inna niż 23, kiedy to hity nas rozczarowały, no a tutaj ten mecz jest jednym z hitów największym hitem, więc zobaczymy, jak mediolańskie drużyny sobie poradzą. Zostawiamy Mediolan, zobaczmy na chwilę, co w Neapolu, co w Napoli. Dzisiaj w Napoli, zarówno o Napoli, Gazeta dello Sport, jak i Corriere dello Sport pisze w kontekście. Wiktora Ozimena. Zerknijmy do rzymskiej gazety, do wydania dla regionu Kampania. O Wiktorze Ozimenie. Ozimen przeciwko wszystkim. Ozimen contro tutti, pisze dzisiaj pan Fabio Mandarini, czyli korespondent Corriere z Neapolu. W skrócie, Nigeryjczyk ma wystąpić od pierwszej minuty w najbliższym meczu Napoli z Wenecją. Do tego zagra w nowej, specjalnie zaprojektowanej dla niego masce wzmocnionej kewlarem i włóknem węglowym. Kewlar zresztą to materiał ciekawostkowo, którym wzmacniane są m.in. kamizelki odporne czy opony terenowe. Ozimen ma wystąpić w takiej wzmacnianej masce. Ozimen, który ma za sobą mecze z Bolonią i Salernitaną, ale które stanowiły jego rozruch, jego dotarcie, rodaggio, jak mawiają Włosi, po kontuzji, po powrocie, oczywiście. Teraz Wiktor jest gotowy na super pojedynek, jak pisze pan Fabio Mandarini, nie tylko z Wenecją, ale i innymi zespołami. I choć w klasyfikacji strzelców na razie go nie widać, bo ma tylko pięć goli i dwie asysty no to jeszcze zdaniem pana Mandariniego nie powiedział ostatniego słowa. W artykule po prawej stronie ten sam redaktor zwraca uwagę na gorący miesiąc dla Napoli, czyli naładowany meczami grafik między Serie A a Ligą Europy, no bo po meczu z Wenecją czeka na Neapolitańczyków mecz z Interem u siebie, następnie dwumecz z Barceloną w Lidze Europy, przerwany pojedynkiem z Cagliari, a później czeka ich pojedynek z Lazio, wyjazdowy oraz do Neapolu 6 marca, na początku przyszłego miesiąca przyjedzie Milan. Więc ciężary, więc więc Napoli napoci się mimo że to luty mimo że temperatura niższa to na pewno łatwo mieć nie będzie łatwo mieć nie będzie również Lazio moi drodzy amici sportivi dzisiaj w Lazio jeden temat czyli Mówiąc prosto, mówiąc brzydko, spartolone i przez pane Mercato, dzisiaj gazeta i Corriere dello Sport spójnie mówią i piszą o tym, jak to Mauricio Sarri jest wściekły, jak to jest rozczarowany. Lazio, które miało dokonać mierzonych transferów, nie zrobiło prawie nic. No bo trudno nazwać istotnymi wzmocnieniami przybycie Giovane Cabrala, czy zdeponowanie wbrew woli Mauricio Sarri'ego kontraktu Dimitria Kamenowicza, podczas gdy oczekiwani w regionie Lazio byli chociażby Nicolo El La Suverona, Aleksiej, Mirańczuk za Atalanty czy Fabiano Parisi. No właśnie, dzisiaj Corriere i Gazeta piszą o wściekłym, rozczarowanym Sarri o rychłej konfrontacji trenera z Iglim Tare. O tym, że Sarri teraz wstrzymuje się z decyzją o przedłużeniu kontraktu, o którym przecież sporo pisano jeszcze nie tak dawno. Póki co jest infuriato, jest wściekły. A między nimi a Lotito panuje, jak pisze gazeta, Grande Freddo, czyli Wielki Chłód. Co będzie dalej i czy to tylko napompowana, gorąca redakcja prasy? Zobaczymy, ale ciężary dla Mauricio Sariego się nie kończą. Jeden zawodnik, czy półtora zawodnika, no bo umówmy się, Kamenowicz pewnie spektakularnym wzmocnieniem nie będzie. Zobaczymy. Na razie to tylko i aż narracja w prasie. Mieliśmy zajrzeć do Salernitany i do tego nawiązać, że do klubu Salerno dołączyło 11 graczy, czyli praktycznie nowa drużyna, ale też dołącza Diego Perotti, czyli były gracz Romy. Słuchajcie, Diego Perotti wraca do Włoch po przygodzie w Turcji. Diego Perotti, który wzmocni klub Salerno co można jeszcze powiedzieć w, z tego tekstu. Pan Franco Esposito zwraca uwagę, że te, tych 11 nowych transferów oznacza, że kadra Salernitany liczy już dzisiaj 37 graczy. To bardzo dużo. La battaglia continua insieme. Walka trwa razem, pisze redaktor. Perotti sam zaś zapowiada, że czuje się dobrze, że jest w dobrej kondycji, że jest gotowy na nową przygodę i walkę o utrzymanie, a gra u boku Fronka Riberiego to dla niego marzenie. Dyrektor Sabatini nie musiał mnie długo przekonywać do współpracy. Cały czas trenowałem i wiem, że z siebie wszystko. Przyglądanie się Salernitanie będzie w tej rundzie bardzo ciekawe, z uwagi na to, że możemy nie znać tych nazwisk możemy nie znać połowy, czy nie słyszeć o połowie zawodników, którzy dołączyli do klubu Salerno, ale widzimy, jaką strategię ten klub przyjmuje. W związku z tym. Proponuję, żebyśmy oczywiście przyglądali się temu, jak to wszystko wygląda. Dzisiaj Salernitana zamyka stawkę, gasi światło, ale czy tak będzie za kilka miesięcy, o tym przekonamy się. I tak jak wspomniałem wcześniej, czy ilość będzie szła parze w parze z jakością na miarę tego klubu, na miarę inwestycji, które poczynił, no bo oczywiście te nazwiska są też powiedzmy z poziomu na jaki. Teraz, dzisiaj, może sobie pozwolić Salernitana. Trzymamy kciuki, żeby też futbol dało się bardziej w ich wykonaniu oglądać. Moi drodzy, no to czas na temat dnia. Tematem dnia jest Nicolo Zaniolo. Roma czy Juventus? Roma czy Tottenham? Jak do tego wszystkiego podchodzić? Słuchajcie, rozlało się po tym, jak wczoraj na konferencji prasowej pewne słowa wypowiedział Tiago Pinto. On podsumowywał Mercato w wykonaniu Romy. Mercato, z którego Roma może być zadowolona, zresztą pamiętacie, w gazecie oceniona na siódemkę, więc całkiem wysoko. Mierzone transfery, które już się sprawdzają, no bo Oliveira już notuje statystyki, już notuje gola, gole asysty. Tiago Pinto wziął udział w tej konferencji, w której podsumował to Mercato. No i nagle padło pytanie z publiczności, czy w agendzie klubu są rozmowy z zaniolą na temat kontraktu, nowego kontraktu. No i odpowiedział, że to nie ten moment, nie moment, żeby rozmawiać o indywidułach, indywidualnościach, na przykład o nowych kontraktach, czy o wykupieniu wypożyczonych graczy. No i później rozmowa potoczyła się w kierunku łączonych, na przykład nie wiem, Denisa Zakari, Pinto powiedział, że to była tylko plotka, że nigdy nie był blisko Romy. No i pada pytanie, czy może Pan zagwarantować, że Zaniolo będzie grał w przyszłym sezonie wciąż w Romie? No i Portugalczyk odpowiada: ani ja, ani nikt inny nie jest w stanie zagwarantować takich rzeczy. No i dzisiaj te słowa, słuchajcie, są cytowane dosłownie przed wszystkich, przez wszystkich. Zaglądamy do gazety dello Sporta. tam rozkładówka. Zaniolo, Lombra della Juve. Cień Juventusu na Zaniolo. Media już twierdzą, że to Juventus powalczy o Włocha. Mediolański dziennik wycenia Zaniolo po prawej stronie. Przypomina, że w 2019 roku był wart 80 milionów euro. Dzisiaj jest warty 50 milionów. No i jeśli klub nie postara się go zatrzymać, latem może wyfrunąć z rzymskiego gniazda. Tak to trzeba powiedzieć. Zaglądam do Corriere dello Sport, a tam artykuł rozkładówka. E, szok Zaniolo. E, cytowane słowa Tiago Pinto te same. E, Corriere przypomina nawet czasy, kiedy to znaleziono słynną kartkę, podartą kartkę Fabio Paraticiego z notatkami. Zobaczcie po prawej stronie screen. E, notatkę, notatki wśród których pojawiło się wówczas nazwisko Nicolo Zaniolo oraz kwota 40 milionów, e, milionów euro przy nim. Guido Dubaldo pisze, zawodnik nie chce odejść, ale wciąż nie wiadomo co z jego kontraktem. No a obecna umowa Włocha z rzymskim klubem wygasa w 2024 roku. Corriere twierdzi, że oprócz, oprócz Juventusu, który jest ewidentnym kandydatem mediów włoskich do pozyskania potencjalnego Nicolo Zaniolo, jest też Tottenham, że to z tym klubem, z którym ostatnio dużo się dzieje na linii Juventus-Tottenham, jak sami wiecie, że to z tym klubem może być Zaniolo łączony i Juventus może stoczyć o niego bój. Tymczasem dziennik Il Romanista, który w ogóle publikuje całą transkrypcję konferencji prasowej Tiago Pinto w tej artykule, w tej, na tej rozkładu Uspokaja, stara się przynajmniej uspokoić, tonować nastroje. Redakcja dziennika Romanista uspokaja tych, którzy są zaniepokojeni, pyta, no a jak inaczej miał Pinto odpowiedzieć na takie pytanie. Wiadomo, że nikt niczego nie może zagwarantować, ale spokojnie zaniolo to jeden z naszych, wstrzymajmy koniec osądami, absurdalnymi teoriami. Zaufajmy zarządowi Romy, zaufajmy trenerowi, o którym zresztą Tiago Pinto powiedział lavoriamo di concerto, czyli hmm, współpracujemy niczym w koncercie, że Jose Mourinho to dyrygent a cała symfonia, cały koncert to to, co fundujemy naszym kibicom no ja byłem ciekawy dzisiaj i jestem ciekawy jak wy to oceniacie czy wierzysz w transfer Nicolo Zaniolo do Juventusu po zakończeniu obecnego sezonu, to pytanie, które padło w rubryce Domanda del Giorno, póki co już ponad 100 oddanych głosów, 78% z was nie wierzy w taki scenariusz 22% wybrało opcję tak, no to zaglądam do komentarzy, a tam Kostucha Kostucha w barwach Rossonerich być może kibic Milanu, pozdrawiam cię serdecznie Pisze tak. Wszystko jest możliwe w dzisiejszych, w dzisiejszych czasach. Zdrowy Dzaniolo to duże wzmocnienie. Ja tam trzymam kciuki za odejście Dybali do Interu. Wiem, że też szklanka, ale zdrowy może dużo dać. To może kibic Interu w takim razie. Daj znać. Pozdrawiam serdecznie. Giuseppe Marotta. Jeśli Dybala odejdzie, to wątpię, żeby przyszedł Nikolo Jest młody, ale zbyt podatny na kontuzję. To byłby ryzykowny ruch na miarę Ramzeja. Mateusz Nikiel. Dzaniolo to gość, w którego bardzo wierzę. Podobno głowa nie nadąża za nogami, ale mimo wszystko jestem sympatykiem. No i Mateusz Bączek. Może zacytujmy jeszcze Mateusza, który napisał jeżeli Dybala odejdzie, to byłby to na pewno ciekawy, byłby na pewno ciekawym następcą. Zaniolo. Jedyny minus to pewnie cena i duża podatność na kontuzję. Więc ciekawe jest to, że w komentarzach łączycie to ewentualnie z odejściem Dybali oraz zwracacie uwagę oczywiście na podatność zawodnika na urazy. Na to trzeba zwrócić uwagę. Na razie prasa zwraca uwagę w ogóle na to, co Pinto powiedział. No i oczywiście Juve, Tottenham i gdzie Zaniolo odejdzie. Oprócz dziennika Iloromanista, romanista, który wierzy, że ich człowiek zostanie w Rzymie. Zobaczymy. To będzie jedna z telenowel, których możemy spodziewać się. Im bliżej lata, tym częściej będzie się o niej pisało. No dobrze, zostańmy na chwilę przy temacie Juventusu. Dzisiaj Juventus i Roma połączone tematem Nicolo Zaniola, natomiast wczoraj odbyła się oficjalna prezentacja Duszana Wlachowicza i o tym również piszą dzisiaj dzienniki. Temu poświęcają miejsce. Corriere dello Sport Zestawia Wlachowicza z Cristiano Ronaldo z uwagi na to, że Serb oczywiście będzie grał z numerem 7 na koszulce, więc czytamy już o porównaniach Serba z Portugalczykiem. Od wartości transferu przez statystyki aż po charakter nawet. Wlachowicz dribla Ronaldo. Kiwa Ronaldo. To tytuł artykułu pana Roberta Perrone. Roberto Perrone z dzisiejszego wydania Corriere dello Sport. To właściwy człowiek na właściwym miejscu, pisze włoski dziennikarz. Duszan i Juve są dla siebie po prostu stworzeni, a zainwestowane w niego pieniądze odzwierciedlają duże oczekiwania, jakie Turyńczycy. Mają wobec niego. Sam zawodnik, cytowany po prawej stronie przez pana Filippo Bonsignore, zapowiada, że numer 7 nie będzie dla niego brzemieniem, że aktualnie szuka domu w Turynie, ale że nie interesuje go villa Cristiano Ronaldo, że zamierza skupić się przede wszystkim na boisku i że wie, że musi przede wszystkim pokornie pracować, ale być też skromny poza boiskiem, dlatego na żadne ekscesy nie zamierza sobie pozwalać. Wyjawił też, że wie, że mówiło się sporo o jego transferze za granicę, ale że dla niego Juventus był wyborem bezdyskusyjnym, ponieważ on i klub mają takie samo DNA, a podziękował też Florencji za, za dotychczasową opiekę, no i rozwój, ale że teraz skupia się na Juventusie. Zresztą do Florencji nawiążemy za chwilę, jak tam nastroje w Toskanii. Gazeta Dello Sport kontynuuje swoje snucie czy snucia teorii na temat scenariuszy gry: w jakim układzie, w jakiej formacji, w jakiej roli no, rola może najłatwiejszą jest kwestią będzie występował Dusan Wlachowicz w zespole Maxa Alegriego. Scenariuszy jest kilka, 4-2-3-1, 4-4-2, ale w każdym to warto zauważyć, że Wlachowicz jest graczem podstawowego składu i to dopiero do nich włoska prasa dobiera Dybalę, Moratę czy Bernardeskiego. Warto też zauważyć, że w każdej z prognozowanych jedenastek w środku pola, obok Lokatellego, wystawiany jest Denis Zakaria. Żaden Adrian Rabio czy no, Rodrigo Bentancur, tym bardziej nie, bo już go nie ma, ale na przykład Brazylijczyk Artur również nie jest brany pod uwagę w podstawowym składzie. Przez media. Jakie będą realia? zobaczymy. Ja natomiast na koniec zapraszam do sięgnięcia wspólnego do Corriere dello Sport z uwagi na to, że wczoraj wywiadu udzielił, a w zasadzie wczoraj opublikowano ten wywiad Rocco Comiso, prezydent Fiorentiny. Wywiad opublikowano m.in. na oficjalnym, na oficjalnej stronie internetowej Fiorentiny, w oficjalnym serwisie. No i cóż na ten temat, na temat pożegnania z Wlachowiczem i tego transferu i sytuacji nastrojów we Florencji ma do powiedzenia patron Violi. No właśnie. Rocco ataka, Rocco atakuje, pisze pani Ilaria Mazierka. Firenze Amara, czyli rozgoryczona Florencja, a w zasadzie on sam jest rozgoryczony nie tylko samym odejściem Duszana Wlachowicza, ale też tym, w jaki sposób potraktowali go kibice, bo wiemy, że kibice protestowali mocno przeciwko komiso w ostatnich dniach za to, czego dokonał klub z Floren Florencji, że zgodził się na taki transfer. No ale po kolei chciałbym zacytować dla Was fragmenty tej wypowiedzi, więc. Bardzo proszę, Rokko Komiso powiedział tak. Jestem zawiedziony i rozczarowany. Muszę zatrzymać się i przemyśleć pewne kwestie. To oczywiście nawiązanie do Duszana Wlachowicza, ale jestem zawiedziony nie tylko Duszanem, ale zachowaniem florenckiej społeczności wobec mnie. Myślałem, że do tej pory wyraźnie pokazałem, że moje działania ukierunkowane są na budowanie silnej Fiorentiny. Dałem już temu klubowi wiele energii. Przyleciałem do Florencji w listopadzie negocjować nowy kontrakt Wlachowicza, nawet pomimo tego, że odradzali mi to moi doktorzy. Pod koniec tamtego miesiąca myślałem, że jestem dogadany z Duszanem, ale jego agenci okazali się fałszywymi ludźmi. Rozmawialiśmy o pensji 4-5 milionów euro netto rocznie, a z dnia na dzień podnieśli żądania do 8 milionów netto rocznie, a do tego chcieli 10% od przyszłej od sprzedaży oraz wyłączne prawa do sprzedaży zawodnika. Moi działacze zaczęli negocjować z zagranicznymi klubami, ale agenci Wlachowicza na każdą opcję się nie zgadzali. Prawdopodobnie już wtedy byli dogadani z Juventusem. Sam transfer oceniam bardzo dobrze. Wycisnęliśmy z niego co się dało w ciągu trzech lat. Dostaniemy aż 8. 80 milionów euro, co pozwoli nam patrzeć w przyszłość i zapewni klubowi dalszy rozwój. Między innymi tyle roku Komiso o tym transferze więc z jednej strony rozgoryczenie odejściem Wlachowicza, zachowaniem jego agentów reakcjami florenckiej społeczności wobec niego, z drugiej strony interes, pieniądze, Fiorentina zarobiła najwięcej, no i pytanie jak te reinwestycje, między innymi w Artura Cabrala się sprawdzą, na razie pani Ilaria Mazzini, czyli ta sama redaktorka w artykule po prawej stronie zwraca uwagę, że w najbliższym meczu Fiorentiny, a to będzie pojedynek z Lazio, w pierwszym składzie możemy zobaczyć nie Cabrala, ale wciąż Krzysztofa Piątka, więc ciekawe jak tym razem Polak sprawdzi się w podstawowej jedenastce zespołu Vincenzo Italiano. To rok komiso, na koniec dzisiejszego przeglądu. My oczywiście czekamy na weekend, drodzy amici Sportivi, a w weekend nowy Juventus i nowa Serie A w ogóle. Ta liga będzie wyglądać inaczej niż w rundzie jesiennej, bo została wywrócona w niektórych miejscach do góry nogami. Czekamy na to, aż wznowi rozgrywki. Oczywiście w niedzielę Juventus zmierzy się już z Duszanem Wlachowiczem, z Elasem Verona. To wieczorem, ale hit tego weekendu to derby Mediolanu A.T w sobotę o godzinie 18. Wcześniej przypominam zapraszam do studia Eleven Sports Live my będziemy Eleven Sports my będziemy też z wami na live'ach Fury Joko w związku z tym serdecznie zapraszam do śledzenia kanału dziękuję za każdy komentarz dziękuję za każdy like no i cóż do zobaczenia w piątek drodzy amici sportowi przygotujemy się na ten piłkarski weekend tymczasem błona giornata ciao